Staram się tego też unikać. Bałem się też coś pisać, bo nie chciałem, żeby zepsuć obrazu Ojca Świętego, który każdy z nas, a zwłaszcza w tym czasie wiele osób, prawie wszyscy, mogli widzieć Ojca Świętego, słyszeć go, spotkać, oglądać. I każdy miał jakiś obraz, jakąś wizję Ojca Świętego. I bałem się, żeby nie popsuć im komuś tego obrazu, żebym też nie umniejszył Ojca Świętego, bo wiemy, że no, wypowiadając się czy używając słów, każdy też odbiera inaczej. Ale pamiętam pani Brygida Grysik, z tą, którą zrobiłem wywiad.